8 dzień po wykopaniu stawu. Sąsiad wynajął koparkę, tyle że na kółkach, nie tak jak moja gąsienicowa, troszeczkę mniejsza, ale kolorem nawet podobna, ta sama firma. No i już troszkę zabrał tej ziemi. Jutro ma kontynuować, bo dzisiaj jest niedziela. Myślę, że jutro już się w ogóle ogarnie z tą ziemią. Ziemia zniknie. No i zabierzemy się tutaj za upiększanie, za zrekonstruowanie pastucha. Pastuch musi być na miejscu. Zobaczymy, ile wody doszło, bo była burza w nocy i to taka ładna. No, troszkę wody doszło. Szału nie ma, ale myślę, że tak jak widać, jest około 50, może 60 cm wody w stawku. No jeszcze trochę. Z dnia na dzień tam jakimiś centymetrami nachodzi, ale nie chce mi się kołeczka wbijać, żeby sprawdzać ile dziennie nachodzi. Widać, że jest troszkę więcej. No na razie to póki te burze, póki deszcze są, to ta woda na pewno będzie brudna. Ona dopiero po zimie się ustoi. Jak za bardzo ryb nie będzie, to będzie wtedy czysta. Już tam jest zabrana ziemia, jeszcze tylko tutaj. Tutaj to była na wysokość, tutaj to miała wysokość hałda nawet do 5 metrów. Teraz nie wiem, ile tu zostało. Z 3,5 metra wysokości. No i co? Tutaj i tutaj, i myślę, że troszkę i to groble, co tu usypał, chyba zabierze też. Ewentualnie mi tylko troszkę zostawi, wyrówna, żebym mógł sobie przejeżdżać samochodem. Dobra, tak to wygląda na 8 dzień.
Większość ziemi z wykopu stawu została rozplantowana u sąsiada na polu, by podwyższyć teren, gdyż bardzo często się zdarzało, że w okresach, gdy było dużo opadów, u sąsiada pojawiała się woda na polu i go zalewało. Dlatego postanowiliśmy, że podniesiemy teren. Ziemia dookoła stawu została zabrana, grobla wyrównana. Dla mnie zostało poprawienie pastucha. No i co? I trzeba nam czekać, aż staw się napełni i ruszyć z dalszymi etapami.